Witam wszystkich widzów na kanale Aquarium Sklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest jeden z nowo opisanych gatunków pielęgniczek karlowatych, pielęgniczka Inka lub pielęgniczka Bensza. Gatunek po raz pierwszy opisał Kuratsu w 2001 roku. Odkrycie zostało upublicznione w 2002 roku, a do Europy trafiły w 2003 roku. W związku z tym pielęgniczki Inka jeszcze nie są tak popularne jak inne gatunki karlowatych pielęgnic. Na początku chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Pielęgniczki Inka pochodzą z Ameryki Południowej. Zamieszkują czarne wody o powolnym nurcie, odcinki rzek Rio Sanusi i Rio Hualaga z gęstą roślinnością i piaszczystym podłożem. Ich dopływy, okoliczne jeziora i tereny zalewowe w Peru. Siedlisko to zwykle zawiera wolną lub średnio płynącą wodę z gęstą, często przewieszoną roślinnością przybrzeżną, korzeniami, zatopionymi fragmentami drzew, piaszczystym podłożem, pokrytą grubą warstwą opadłych liści. Woda z reguły jest kwaśna, z niewielką twardością węglanową, a zabarwienie jest brązowawe z powodu obecności substancji humusowych, uwalniających podczas rozkładu materii organicznej. Pomimo niewielkich rozmiarów, pielęgniczki Inka są rybkami terytorialnymi, podobno jak i większość pielęgnic. Zajmując niewielki obszar, zazdrośnie bronią go przed innymi przedstawicielami własnego gatunku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych rybek, ponieważ są bardziej wymagające niż inne gatunki Apistogram, takie jak ramireza, żółte kakadu czy boliwijskie. Rybki są bardzo wrażliwe na złą jakość wody. Pielęgniczki Inka należą do rodziny pielęgnicowatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach lub większej grupie. Na jedną rybkę potrzebujemy od 6 litrów, więc akwarium dla jednej pary powinien być powyżej 80 litrów, a w przypadku większej grupy od 150 litrów. Samce dorastają do 5-6 cm, samiczki do 4-5 cm, plodność osiągają w wieku 6-7 miesięcy, żyją do 3-4 lat. Pielęgniczki Inka należą do karlowatych pielęgnic. Mają owalne, lekko wygrzbecone, boczne spłaszczone ciało. Głowa duża z wydatnymi wargami. Na głowie mają zakrzywiony ciemny pas przechodzący przez okno. Przednia część ciała żółto-niebieskawa, a tylna część niebieska. U nasady pletwy ogonowej duża ciemna plama. Pletwa grzbietowa niebieska i obrzeżona na żółto, a pletwa odbytowa żółta i obrzeżona na niebiesko. Pierwsze promienie pletwy grzbietowej wydłużone tak samo jak i u pielęgniczek kakadu. Wzdłuż nasady pletwy grzbietowej ciągnie się ciemna pręga w postaci ciemnych kropek. Pletwy brzuszne niebieskawe z żółtymi końcówkami. Pletwa ogonowa zaokrąglona z wyraźnym pomarańczowo-żółtym wzorem. Rozróżnienie płci jest łatwe. Samce są większe, jaskrawie ubarwione. Pletwy grzbietowa i odbytowa dłuższe i zaostrzone. Samiczki natomiast są mniejsze. Pletwy brzuszne są czarne i obrzeżone na żółto. Pletwy grzbietowa i odbytowa są krótsze i zaokrąglone. Pielęgniczki Inka preferują akwaria z gęstą roślinnością, korzeniami i licznymi kryjówkami i piaszczystym podłożem. Tylna i boczne części akwarium powinny być gęsto obsadzone roślinnością, natomiast w przedniej części powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenie, małe ceramiczne doniczki, rurki PCV, groty z łagodnymi krawędziami, ponieważ rybki lubią wciskać się w różne szczeliny, gdzie je odpoczywają. Zalecana jest filtracja przez torf lub dodawanie do wody garników.
Gatunek wymaga również warunków kwaśnych o znikomej twardości węglanowej i bardzo niskiej twardości ogólnej, dlatego może być konieczne zastosowanie filtra odwróconej osmozy lub innej metody uzyskania miękkiej wody. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. W akwarium potrzebna filtracja, aeracja wody z tygodniową podmianą do 15-20%. Parametry wody są dość ważne i muszą być stabilne. Optymalne parametry wody: temperatura 23-26, pH od 4,5 do 6, GH od 2 do 8. W naturalnym środowisku pielęgniczki Inka odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami i zooplanktonem. Karmić rybek można żywą drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemiem. Rybek można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami, ale lepiej trzyma się pokarmów żywych lub mrożonych. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Pielęgniczki Inka nadają się do akwarium towarzyskiego, chociaż w okresie rozrodczym, jak i inne pielęgnice, są bardzo terytorialne. Można ich trzymać wraz z rybkami o podobnych wymaganiach parametrów wody. Nie poleca się ich trzymać wraz z agresywnymi i większymi rybkami, pelonkami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie pielęgniczek Inka nie jest łatwe ze względu na parametry wody, które dość ważne i muszą być stabilne. Poza tym z rozmnażaniem pielęgniczek Inka nie powinno być problemu. Pary sztuczne dobrane przez akwarystę nie zawsze odnoszą sukces rozmnażania. Właśnie dlatego lepiej kupić niewielką grupę i dać rybom możliwość stworzenia sobie towarzystwa. Pielęgniczki Inka zdolne dotarły w ogólnym akwarium pod warunkiem, że parametry wody odpowiednie. Lepszy efekt uzyskamy, rozmnażając w oddzielnym zbiorniku. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 30 litrów. Do zbiornika tarliskowego wsypujemy piasek lub drobny żwirek. Wkładamy małe ceramiczne doniczki przewrócone na bok lub do góry nogami. Lupiny z orzecha kokosowego, korzenia. Wkładamy filtr napędzany powietrzem, który zapewnia przepływ wody, ale nie zasysa na rybku. Bodźcem do tarla służy dodanie ekstratu torfu lub liści olchy, buku i podniesienie temperatury o 2-3 stopnie. Optymalne parametry wody: temperatura 26-29, pH od 4,5 do 5,5, GH od 2 do 5. Przed planowanym tarlem rodziców przez 2 tygodnie oficie karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samec robi się jaskrawszy, a samiczka nabiera ikrę i stanowi się wyraźnie grubsza. Warto zaznaczyć, że młode pary mogą zjadać złożoną ikrę. Podczas tarla samiczka składa od 40 do 60 jaj. Po tarle para dzieli między sobą obowiązki. Samiec broni ikrę przed intruzami, a samica opiekuje się ikrą, pachlując je pletwami, usuwając martwe jaja. Wylek następuje po 2-3 dniach, a na rybek zaczyna pływać po kolejnych 5-6 dniach, w zależności od temperatury. Na rybek duży pokarm startowy to artemia. Karmić trzeba często, około 5-6 razy dziennie. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.